Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej dzieli się krwią z potrzebującymi. Narodowe czytanie wesela dziś także na Podkarpaciu. 13. Festiwal Żarnowiec rozpoczęty. Konrad Dudek, zapraszam na aktualności. Terytorialsi mają pomoc we krwi. Pod takim hasłem ponad 200 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oddało dziś honorowo krew. A jak zapowiada dowódca brygady, to dopiero początek, bo takie zbiórki terytorialsi będą organizować cyklicznie, aby pokazać, że pomoc innym to część ich misji i służby. Krwiobóz, czyli mobilny punkt poboru krwi, stanął dziś na Rzeszowskim Rynku. I to tam właśnie akcja się rozpoczęła. Jej początek ogłosili wspólnie dowódca Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i szefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Już teraz wiadomo, że to był dobry początek, bo na oddanie krwi właśnie dzisiaj zdecydowało się aż 200 terytorialsów. Krew można było oddać albo w krwiobusie na rynku, albo w Centrum Krwiodawstwa, dziś wyjątkowo otwartym. W obu miejscach ustawiały się kolejki, bo jak przekonywali terytorialsi, to dla nich naturalne, że pomagają. Uważam, że pomysł jest świetny. Dajemy przykład, jako żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, dajemy przykład innym ludziom, że warto dać coś od siebie. Dodatkowa mobilizacja, prosta decyzja, żeby po prostu pomóc innym też, którzy tej pomocy potrzebują. Jedni pierwsi raz w życiu, inni po raz kolejny. Wszyscy ci, którzy zdecydowali się na udział w akcji, zgodnie z jej przesłaniem, postanowili udowodnić, że pomoc mają we krwi. Nie miałem żadnych wątpliwości tutaj, żeby się stawić w Rzeszowie, by oddać krew. Jak najbardziej trzeba pomagać, trzeba chcieć pomagać. Być żołnierzem obrony terytorialnej to również jest oddać, służyć dla ojczyzny, jak i również dla ludzi. To dzięki takiemu myśleniu do rezerw Rzeszowskiego Centrum Krwiodawstwa trafiło dziś ponad 55 litrów krwi. Piękna inicjatywa. Młodzi, chętni ludzie do pomocy, którzy oprócz tego, że na co dzień będą ćwiczyć po to, żeby chronić naszego kraju, naszego bezpieczeństwa, mają wielkie serce, jak widać. A dowództwo Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej już zapowiada, że to dopiero początek. Nie rzucamy słów na wiatr. Chcemy, aby cyklicznie, co najmniej raz na kwartał, taka akcja się odbyła. Tylko że chcemy to troszkę inaczej realizować w każdym powiecie. Tutaj dzięki porozumieniu w pewnym sensie z panią dyrektor Regionalnego Centrum chcemy, aby właśnie zejść troszkę niżej, czyli nie tylko duże miasta. Być może będzie to też ważny impuls dla innych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiem o tym, że już o tym dowiedzieli się żołnierze z pozostałych dwóch brygad w Polsce. Poniesie się w Polskę bardzo dobry przykład i to jest kolejne świadectwo tych ludzi, żołnierzy Brygady Obrony Terytorialnej, że oni są gotowi służyć innym. Każdego dnia podkarpackie szpitale potrzebują nawet 100 litrów krwi, a to znaczy, że wcześniej musi ją oddać ponad 200 osób. Dlatego liczy się każdy kolejny dawca. W tej chwili największe niedobory dotyczą grup minusowych. Biblioteki, centra handlowe, pociągi, a nawet baseny i skanseny. W takich miejscach w całej Polsce trwa dziś Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Na Podkarpaciu do akcji włączyli się m.in. mieszkańcy Rzeszowa, Przemyśla, Mielca i Stalowej Woli. Wspólne czytanie dzieł literatury polskiej ma wzmocnić w nas poczucie tożsamości narodowej. Zaproście tu na wesele wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia, śpiewy. Wesele Stanisława Wyspiańskiego powstało na początku XX wieku. Do dziś uznawane jest za najwybitniejszy dramat okresu młodej Polski. Prapremiera sztuki odbyła się w Krakowie w 1901 roku, a w 1973 roku Andrzej Wajda dokonał jego ekranizacji. Złoty róg to symbol walki Polaków o wolność, a wiejska chata z Bronowic, którą opisał Wyspiański, to symbol Polski. Utwór opowiada więc o naszych słabościach, ale i idei niepodległości. Nic więc dziwnego, że po Panu Tadeuszu, Lalce czy Quo Vadis stało się kolejną lekturą Narodowego Czytania, którą po raz kolejny zainicjował prezydent Polski. Zaproście tu na wesele wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia, śpiewy. I chochoła. A to już Wyspiański, czyli pociąg Intercity, który tuż po 9 wyjechał z Krakowa. W drodze do Przemyśla do lektury Wesela zachęcali sami konduktorzy. W całej Polsce odbywa się czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Z tej okazji przeczytamy Państwu krótki fragment utworu. Nie utonę, nie utonę. Topi się, kto bierze żonę.
Niech się stopi, niech się spali, byle ładnie grajcy grali, byle grali na wesele, jak się tak muzyka miele. Dla podróżnych była to szansa, by przypomnieć sobie narodowe dzieło. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. Choć byli i tacy, którzy dzięki tej akcji po raz pierwszy zetknęli się z utworem Wyspiańskiego. Nie znałam, no tak czytam i czego się tak doznaję dokładnie. To miłej podróży życzymy z lekturą Wyspiańskiego. No dzięki. W związku z tym, że jestem obcokrajowcem, to nowa dla mnie lektura. A w pociągu jak się czyta? Przepięknie mówię. A to już Łańcut i uczniowie drugiego LO, którzy w związku z narodowym czytaniem przygotowali barwne i dopracowane do perfekcji scenki z Wesela. Skądś te słowa znam! Wytężać słuch! Co okazało się zadaniem wcale niełatwym. No nie było łatwe, ponieważ wiadomo, język Wesela nie jest prosty. Nie jest to łatwa lektura w odbiorze. Na pewno sprawia trudności dorosłym, a co dopiero 18-latkom. Doktor Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który na co dzień zajmuje się literaturą młodej Polski, potwierdza, Wesele nie jest łatwą lekturą. Ale to ważne dzieło, bo Wyspiańskiemu udało się uchwycić coś, co nie podlega wahaniu czasu. Udało się uchwycić zakamarki naszej duszy. I dlatego on jest taki aktualny. Już zostawmy wszelkiego rodzaju porównania czy elementy, które pokazują wyjątkowość artystyczną czy literacką tego tekstu. To jest tekst jak rodzaj no, właśnie takiego credo opisu naszej świadomości. Ja wiem, że on jest dość gorzki, ale póki co taki jest. W Rzeszowie Narodowe Czytanie zorganizowano dziś nie tylko przy fontannie multimedialnej czy galerii handlowej, ale także po raz pierwszy w ogrodach bernardyńskich. Politycy, artyści i duchowni z regionu mieli więc okazję wykazać się talentem aktorskim. Ja jestem radczynią. Przedstawiam inteligencję z schyłku XIX, początku XX wieku, która zupełnie nie rozumie, o co chodzi chłopom. I pokazuje, że tak naprawdę do końca porozumienie pomiędzy inteligencją i chłopami, pomiędzy miastem i wsią jest niemożliwe. Dzisiaj mamy inną rzeczywistość, ale pewne cechy różnych osób ciągle są te same. Z ogromną radością przyjąłem zaproszenie do Narodowego Czytania, tym bardziej, że chodzi właśnie o Wesele, o to dzieło, które niesie bardzo ważne przesłanie dla wszystkich, którzy funkcjonują w naszym państwie, którzy żyją w naszym państwie polskim. Przypadła mi rola poety, mam nadzieję, że wywiąże się z niej przyzwoicie. Szóstą edycję Narodowego Czytania zorganizowano dziś w kilkudziesięciu miejscach regionu, w całej Polsce w ponad 1500 miejscowościach. Raz do koła, ciotusieńka zła okropnie, zła okrutnie, a przelotnie zaraz buzię pocałuje. Hanka zawsze swego dopnie, niech się panna wytańcuje. Uczniom nie muszę tego przypominać, ale to już ostatni weekend wakacji. Dziś ekipa programu Lato w regionach jest w Krośnie. Ilona Małek i Marcin Pawlak przyglądają się podkarpackim pokazom lotniczym. Powiedzcie zatem, co się wam najbardziej podobało. Dzień dobry, witamy z Krosna. Dziś tutaj na krośnieńskim niebie można było zobaczyć naprawdę ogromny przekrój tak naprawdę historii lotnictwa, bo począwszy od replik samolotów historycznych, nawet takich, które podczas I wojny światowej latały i walczyły. Mieliśmy nawet okazję zobaczyć taki pokaz walki powietrznej po najnowocześniejsze samoloty, produkowane oczywiście na Podkarpaciu, więc myślę tutaj o samolocie M28 Skytrak. Tak, ale możemy zobaczyć wciąż najlepsze grupy akrobacyjne. Mi najbardziej spodobał się pokaz Artura Kielaka, który naprawdę pokazał coś, co zapiera dech w piersiach, ale byli też piloci, którzy na przykład sami zbudowali repliki samolotów i też prezentowali się w nich na krośnieńskim niebie. A to wszystko, proszę Państwa, oczywiście w związku z tą specjalizacją Podkarpacia, którą jest właśnie lotnictwo. Razem z nami Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl. Witamy Panie Marszałku. Dzień dobry. Po raz trzeci pokazy i to już taka tradycja, że co roku te podkarpackie pokazy lotnicze odbywają się gdzie indziej, bo tych miejsc na Podkarpaciu związanych z lotnictwem jest bardzo dużo. No, oczywiście tak. Nasza inteligentna specjalizacja lotnictwo zobowiązuje nas do tego, żeby promować gospodarkę, która jest związana z lotnictwem. Pamiętajmy, że lotnictwo to innowacje, to nowe technologie, to także ważna gałąź przemysłu, która
branża daje naprawdę duży przyrost naszego PKB w Podkarpaciu. Myślę, warto wspomnieć też o tym, że od dziś lotnisko w Krośnie ma nową certyfikację pasa startowego. Tak, tak się dobrze złożyło. Też wspieraliśmy te działania. Ta inwestycja jest istotna, ważna. Przypomnę, że jesteśmy przed Bieszczadami. Ta brama, która tutaj ma miejsce, jest takim wejściem dla turystyki, dla ruchu biznesowego. Także to będzie ważne lotnisko dla Podkarpacia i cieszymy się bardzo, że ta inwestycja dzisiaj się szczęśliwie zakończyła i oddano do użytku. Panie Marszałku, a co zrobić, żeby wzmocnić rangę tych lokalnych lotnisk? No to ja myślę, że trzeba budować ich infrastrukturę. Dzisiaj też uruchomiona została stacja paliw tu w tym miejscu, także to jest ważne, aby to otoczenie było istotne. Przypomnę, że lotnisko to na pewno nie będzie lotniskiem typu Jasionka, ale będzie mogło obsługiwać ruch biznesowy, ruch turystyczny. Przypomnę też, że wokół tego lotniska jest specjalny obszar przemysłowy do inwestowania. Jest tu wiele małych i średnich firm, które po prostu będą też z tego lotniska korzystały. Bo ja rozumiem, że biznes potrzebuje szybkości. Więcej tak naprawdę dużych lotnisk nie potrzebujemy, ale inwestycji w to lotnictwo, które mamy, jak najbardziej. Ja myślę, że tak. Jest jeszcze kilka lotnisk na Podkarpaciu, które są użytkowane przez aerokluby i one też się bardzo rozwijają. Tam odbywa się oczywiście ważny proces edukacji młodzieży. Potrzeba, aby kilku inżynierów jeszcze albo kilkudziesięciu w Podkarpaciu się wykształciło. I miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej przewoźników, którzy będą chcieli uruchamiać nowe połączenia właśnie stąd, z tych lokalnych z Podkarpacia, z Centrum Doliny Lotniczej. Na to oczywiście czekamy. Centrum Doliny Lotniczej to zobowiązanie, ale i także szansa i myślę, że to jest dobry przykład dla promowania Podkarpacia. Bardzo dziękujemy, panie marszałku. To trzecie podkarpackie pokazy lotnicze. Już dziś możemy powiedzieć, że za rok odbędą się czwarte, a my nie za rok, jutro. Jutro zapraszamy jeszcze na program Lato w Regionach. I czekamy na Państwa w Zarszynie. Jego ostatnie wydanie, bo to ostatni dzień, ostatnia niedziela wakacji. Jutro jesteśmy w Zarszynie, więc do zobaczenia. W Sanoku z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wybito jubileuszową monetę. Talar przedstawia Madonnę w nowych koronach i mury klasztoru jasnogórskiego. Monetę przygotował mincerz Andrzej Budzicki. Jubileuszowy sanocki talar jest złotego koloru. Na awersie odwzorowuje wizerunek częstochowskiej Madonny z dzieciątkiem na ręku. Obydwoje są w koronach. Przód monety zdobi napis 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast rewers przedstawia mury Jasnej Góry oraz orła w koronie z napisem Bóg, honor, ojczyzna. Nasza moneta ma, oczywiście Matka Boża ma nowe korony, które zostały niedawno nałożone, prawda? Więc mamy taki wygląd, jak jest aktualna, w aktualnej wersji, bym tak powiedział. Jest ona bardzo ważna dla nas, wierzących, ale też dla całej Polski pod względem takim, że Matka Boska wiele już setek lat nas chroni przed wszystkimi problemami. To już 120. moneta pamiątkowa wydana przez sanockiego mincerza, który sam siebie nazywa mincerzem królewskim w wolnym mieście Sanoku. Wydał ją w nakładzie zaledwie 500 egzemplarzy. To niewiele, ale tym większą stanowi ona pamiątkę dla osób, które ją nabędą. Moneta wystawiana jest w sanockim skansenie. Ma charakter kolekcjonerski. W jej wydaniu pomogło miasto Sanok. Poemat rokowy poświęcony Krzysztofowi Klęczanowi z główną rolą Marka Piekarczyka zainaugurował 13. Festiwal Żarnowiec, który rozpoczął się w Muzeum Marii Konopnickiej. Trwające przez 3 dni koncerty mają, jak co roku, promować dworek w Żarnowcu jako dar narodowy ofiarowany autorce Roty i przypominać o jej twórczości. Dziś w programie festiwalu Opera Carmen, jutro zabrzmią słynne walce Johanna Strausa. Nieśmiały, ale impulsywny, pełen nostalgii i tęsknoty za wielką miłością. Choć kochały go miliony, on czuł się samotny. Krzysztof Klęczon, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, wokalistów i gitarzystów rockowych. Grał m.in. z niebiesko-czarnymi, czerwonymi gitarami i zespołem Trzy Korony. Autor takich przebojów jak Nikt na świecie nie wie, 10 w skali Beauforta i Biały Krzyż. To poemat rockowy poświęcony właśnie jemu rozpoczął 13. Festiwal w Żarnowcu. W roli głównej wystąpił Marek Piekarczyk. Takie osobowości jak Krzysztof są nasze. To jest coś takiego. Kobiety tęsknią za takim mężczyzną jak on. Takim trochę niezależnym, taki trochę romantyczny, w sensie walki, w sensie takiego buntu. A jednocześnie taki
z takim smutkiem w środku, takim pięknym smutkiem, takim spojrzeniem na przeszłość i marzeniem o naprawdę pięknej przyszłości. Festiwal od lat przyciąga tysiące miłośników dobrej muzyki z Polski i zagranicy. To nie tylko rozrywka. Organizatorom zależy przede wszystkim na przypominaniu o wartościach patriotycznych, których kiedyś uczyła w Żarnowcu Maria Konopnicka, autorka Roty. Społeczeństwo i widzowie są spragnieni dobrej muzyki, takiego urokliwego miejsca jak Żarnowiec. No, ja przypominam zawsze, dwa dary narodowe tylko były i jeden to był Żarnowiec dla Konopnickiej. To jest takie sanktuarium trochę polskiej sztuki, poezji, patriotyzmu, tutaj napisała Rotę. Po raz kolejny do Żarnowca przyjechała też prawnuczka Marii Konopnickiej, która od lat jest gościem honorowym festiwalu. Dla niej Żarnowiec to miejsce najlepszych wspomnień z młodości. Dzięki temu darowi od społeczeństwa znalazła nareszcie swój pierwszy prawdziwy dom i tu odzyskała, myślę, taki spokój, radość życia po wszystkich zabieganych, trudnych latach. I powiem pani, że my również przed laty, tu przyjeżdżając na wakacje, to tu nabieraliśmy siły na cały następny rok. Co roku festiwal rozpoczyna się w pierwszy weekend września. Wtedy, 114 lat temu, Maria Konopnicka przybyła do Żarnowca. W tym roku okazji do świętowania jest więcej. Rocznica taka mała już minęła, 175. rocznica urodzin Marii Konopnickiej i też 60-lecie powstania naszej instytucji, bo w 57 roku zostało założone Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dziś na scenie muzeum widzowie będą mogli zobaczyć operę Carmen autorstwa Georges'a Bizet w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu. Jutro spotkanie zakończą słynne walce Johanna Strausa nad pięknym Modrym Dunajem oraz gala od opery do operetki. A w Rzeszowie kolejny festiwal psalmów Dawidowych, honorując sprawiedliwych. Były już pieśni średniowieczne i żydowska muzyka sakralna. Dziś coś bardziej współczesnego. Na rzeszowskim rynku jest Grzegorz Boratyn, z którym się teraz łączymy. Grzegorzu, powiedz, co dziś w repertuarze. Dzisiaj muzyka rockowa i muzyka reggae, czyli coś, co na początku chłodnego września może naprawdę wlać w nasze serca trochę więcej optymizmu. Muzyka rockowa, Mr. Polak, dwaj bracia, którzy nie ukrywają, że inspirują się duchowością chrześcijańską i psalmami. Grają ostro, to jest ostra rockowa gitara i perkusja. Powiedzieli mi przed chwilą, że repertuar będzie bardzo zróżnicowany. Myślę, że warto przyjść i posłuchać tej muzyki, a potem Gwiazda, potem Maleo Reggae Rockers, czyli Darek Malejonek i jego ekipa. Oni w tym roku świętują jubileusz 20-lecia powstania. Rzeszowa nie było na tej trasie i Podkarpacia chyba nie, też nie, ale organizatorzy Festiwalu Psalmów Dawidowych zadbali o to, żeby Maleo Reggae Rockers zjawili się właśnie tutaj w Rzeszowie i zagrali chyba największe hity ze swojego repertuaru. Darek też często powtarza, że inspiruje się chrześcijaństwem, duchowością chrześcijańską. O 19:00 Festiwal Psalmów Dawidowych na rynku w Rzeszowie. Myślę, że będzie energetycznie i skocznie. Zapraszamy. Zapowiada się naprawdę wyjątkowy koncert. Grzegorz Boratyn z rzeszowskiego rynku. Bardzo dziękujemy. A w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie trwają próby do opery Don Pasquale Donizettiego. To historia bogatego mieszczanina, który zamierza wydziedziczyć siostrzeńca, bo ten chce poślubić biedną dziewczynę. Reżyserem przedstawienia jest Alena Peszkowa, czeska reżyserka i choreografka. Premiera już jutro. Próby to najtrudniejszy, ale zarazem najbardziej ekscytujący moment pracy. Mimo wcześniejszego, dokładnego planowania do głowy nieustannie przychodzą nowe rozwiązania, które operze dodają iskierki. Małgorzata, are you ready? Dobór garderoby, nanoszenie poprawek w partyturach i przygotowanie sceny. Wszystko u Aleny Peszkowej ma być jak zwykle na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem są Czarodziejski flet i Carmen, jej ostatnie inscenizacje prezentowane na scenach operowych Pragi czy Pilsna. Nie do końca jesteśmy wierni oryginałowi, ale też nie została zmieniona treść opery, treść libretta. Bardziej, ale delikatnie poruszamy się w kategoriach art nouveau. Dla mnie ważne są symbole, gesty, kolorystyka.
Udany wieczór premierowy ma zapewnić grono włoskich solistów. Czeska reżyserka i choreografka znalazła też sposób, by poprzez odpowiedni dobór repertuaru podkreślić piękne głosy, muzykalność i silne osobowości sceniczne tych, którzy dosłownie w sekundę kradną ludzkie serca. The best moment is when she changes. Przemiana wewnętrzna Noriny, którą mam okazję grać, jest niesamowita. Inteligentna i grzeczna dziewczyna nagle nabiera charakteru, staje się straszna. To jeden z najlepszych, a zarazem najśmieszniejszych momentów. Dowcipną akcję opery skupioną na perypetiach podstarzałego Don Pasquale, który marzy o ślubie z młodą dziewczyną, artyści prowadzą z poczuciem humoru. W tytułowej roli Salvatore Salvaggio, bas-baryton, który jest szczególnie ceniony za wykonywanie partii w operach Buffa, Rossiniego czy Verdiego. Ten spektakl no jakby idealnie się nadaje na zakończenie wakacji. To znaczy niesie za sobą jeszcze powiew właśnie takiego optymizmu, żartu, a też takiego suspensu. Wyjątkowy jest też sam utwór. Wystarczyło zaledwie 11 dni, by Donizetti skomponował jedno ze swoich najlepszych dzieł. Opera kunsztem kompozytorskim dorównuje takim utworom jak Cyrulik Sewilski Rossiniego czy Falstaff Verdiego. Na koniec Przemyśl i finał tegorocznego Radia Biwak. Dziennikarze Radia Rzeszów podczas wakacji odwiedzili wiele miejsc regionu, byli też za granicą, m.in. na Węgrzech i w Chorwacji. Tegoroczną gwiazdą koncertu finałowego jest Patrycja Markowska. Tegoroczny Radio Biwak pod hasłem CK Reporterzy. To była taka reporterska podróż po dawnej CK Monarchii i po tym, co nam bliskie i po tym, co bardzo dalekie, bo to była podróż prowadząca aż do Sarajewa. Oczywiście nie zapominaliśmy też o naszym regionie. W sumie 60 audycji, 10 800 minut programu, praca ogromnego zespołu ludzi, właściwie całego radia, no bo to jest praca zespołowa i działu technicznego, i marketingu, i dziennikarzy, reporterów. Spory wysiłek, myślę też spora radość dla słuchaczy, mnóstwo konkursów, mnóstwo nagród rozdanych, mnóstwo spotkań. Z CK Monarchią łączy nas również linia kolejowa biegnąca z Przemyśla przez Chyrów, przez Zagórz na Węgry. Jest to pamiątka tamtych czasów wybudowana w 1873 roku. My jako stowarzyszenie walczymy o powrót tego połączenia i chcemy jeździć z Przemyśla na Węgry. I to między innymi dlatego prowadzimy szereg akcji związanych z drezynką przemyślanką, która cyklicznie linią kolejową 102 jedzie w kierunku Węgier. I to wszystko w tych aktualnościach. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę udanego wieczoru i dobrej niedzieli. Do zobaczenia.